ten Jerzy Hoffman musi mieć wręcz fenomenalny talent i intuicję, rzecz bardzo rzadko u reżyserów spotykaną. No. A teraz moje ulubione pytanie, które mnie od 86 roku, kiedy pierwszy raz w święta zobaczyłem Potop, nurtuje. Dlaczego dobierał pan czasami aktorów niepasujących zupełnie wiekiem do granej przez nie postaci? Każdy, kto oglądał Potop i w ogóle czytał historię, na dźwięk nazwiska Janusz Radziwiłł widzi Władysława Hańczę. I tego się nie da wymazać. To jest Hańcza i na wieki pozostanie, póki istnieje świat. Ale facet miał 43 lata. A widział Hańcza miał portret? No nie, bo był zamknięty kościół. A wie pan, co to znaczy 43 lata wtedy dla człowieka? No. Jeżeli długość życia była w ogóle 60, to był starzec głęboki? Znaczy on i tak umarł w tym samym roku, bo umierał na astmę. Mało tego, ciężko schorowany. Tak. Chociaż Hańcza to nie była moja pierwsza kandydatura. Pierwszą kandydaturą był Gustaw Holubek. Ja chciałem mieć mądrego pająka, schorowanego, takiego jak Iwan Groźny u Eisensteina, który tak jak czarny pająk zwisa nad kmicicem i który go omocuje w swoje sidła. Ale Gustaw chciał zagrać Bogusława, a nie. Ja nie mogłem wtedy z tego zrozumieć. A nie można było go przekabacić jak Rocha tak, Kowalskiego? Ja mówię tak, słuchaj. Będziesz grać dwie role. Pytam się, czy ty wiesz, co to był Mojsi? On mówi, oczywiście. Ja mówię, a ja nie wiem, ale to był aktor moich rodziców. Oni mówili Mojsi. Tak, bo to był wielki aktor teatralny Austrii. Tylko, że on był aktorem teatralnym i nie został. Dla współczesnych był Bogiem, ale już dla późniejszych tym. Ja ci proponuję dwie role. Zagraj mi Jana Kazimierza i zagraj mi Radziwiłła w jednym filmie. I na wieki wejdziesz do historii kinematografii. Ja mogę zagrać Bogusława. A co będzie z konną jazdą, a co będzie z fechtunkiem? To zrobi za mnie kaskader. Dopiero potem zrozumiałem, o co chodzi. I to było piękne z punktu widzenia nie aktora, z punktu widzenia człowieka, mężczyzny. On był zakochany śmiertelnie wtedy w Magdzie Zawadzkiej. I on nie mógł zagrać starego, schorowanego tego. On mógł zagrać Mena Koguta, rozumiesz? Jako mężczyzna, rozumiesz to? Piękne? Piękne. Ja to doceniłem później, ale... Ale film nie stracił. Nie. Ja nie wyobrażam pana Gustawa w roli Bogusława. Nie Bogusława. On miał zagrać starego Radziwiłła. Tak, ale on chciał Bogusława zagrać. No, oczywiście. Nie wyobrażam sobie. No, oczywiście. On taki intelektualista, pętla, salto i gra takiego... Teleszyński jest trafiony w dwudziestkę nawet. A teraz druga rzecz. Mówisz jeszcze. 72 lata miał. 17 lat. Po pierwsze... 17-letni rzędzian wyglądał wtedy jak dzisiaj nasz 30-latek. To jest raz. Po drugie, ja w tak wielkim filmie nie mogę brać niedoświadczonego jakiegoś aktora. Gówniarza z castingu. Ja nie mogę poświęcać jedynemu aktorowi czasu, gdy czeka ją dziesiątki, setki koni, tysiące ludzi. Rozumiem. Ja wprawdzie widziałem reżyserów, którzy, gdzie stały tłumy na tym, a oni robili bliskie plany w czasie, kiedy te bliskie plany można było zrobić w każdym innym miejscu, rozumiesz, i tak dalej. Nie potrzebowali tych wszystkich całych tych. Zresztą, Balajkat,
pięknie to zagrał? No przyznam, całkowicie. Scena z opowiadaniem o procesie z Jaworskimi jest cudowna moim zdaniem. Ja nie jestem chłop żaden, ale szlachcic. Choć ubogi. Ten proces trwa już 50 lat. Chociaż Kałużyński ją skrytykował. Słuchaj. Wiesz co? Pawlikowski miał 48 lat, jak grał, był o 2 lata starszy ode mnie, a grał 90-letniego Zagłobę. Ja bym w życiu nie przypuszczał, że facet ma 48 lat w tym filmie. Myślałem, że jest przed 70. No. Od razu. Znaczy, był przed 70, ale że miał tuż przed 70. Umarła. Umarła Anula. Biedny Michał. Później dostał zawału, tak? Nie mógł zagrać w drugiej części, ale Wichniarz... Był po zawale, nie mieliśmy prawa go wziąć. Wichniarz był... Zresztą trudno powiedzieć, który był nawet lepszy, bo obaj byli absolutnie fenomenalni, tylko w pierwszej części on nie ma tutaj dziury. Słuchaj, rzecz polega na tym, że Pawlikowski był bardziej frederowski. Mhm. O wy zboje, nitkopłuty, harchary, ocza i dusze, łamignaty! Pasałyki moje kochane. A Wichniarz. Wichniarz był bardziej z paska. Wiesz, taki warchoł prawdziwy, taki, a jednocześnie sympatyczny, jednocześnie. Poprzez babkę, która jest Kowalska z domu, a w herbie ma chora. Dla Boga! To właśnie, naprawdę mój krewniak! Mów mi, wuju! Czy pan już w scenariuszu pierwszym kreślonym chyba z Wojciechem Żukrowskim, tak? Do Potopu. Żukrowski napisał de facto bardzo niewiele. Czy wymyślił pan... Czy od razu zamierzał pan opuścić scenę bitwy o Warszawę i oblężenia Zamościa? Czy to też wypadło z powodów techniczno-meteorologicznych? Jeśli chodzi o Warszawę... Bo dużo Zagłoby odpadło dzięki temu. Tak, jeśli chodzi o Zagłoby. Tak, tylko że posłużę się tutaj słowami złośliwca Gustawa Holubka, który o Tadeuszu Łomnickim powiedział tak. Tadeusz, on dopiero w połowie zdjęć do Potopu zrozumiał, że to nie on gra główną rolę w tym filmie. Ha, 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 ha. Rozumiesz? Czyli nie mogło być za dużo Zagłoby, bo Kmicic był najważniejszy. Najważniejszą sprawą, którą śledzi widz, to są losy. Czyli zaburzyłoby Kmicica, to oś fabularną jego romansu i jego przygód. Kmicica i tej, ale była. Rozważaliśmy sprawę w ogóle Warszawy. I jak to jest? Pokazujemy, że Polacy zdobywają Warszawę, ale przecież nigdy nie pokazaliśmy, że ją tracą. Ją bronili, jak ją stracili. Polacy broniący ten Zamość odpadł w ramach skreśle. Był. My pojechaliśmy do Zamościa. Prawda? Kiedy sprzedawał mu te Niderlandy. No my pojechaliśmy do Zamościa właśnie specjalnie, żeby zrobić o tym film i tam, gdzie umarł stary Wittenberg. Także bo my tam w ogóle się poruszamy po tej naszej historii, ale mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan mistrzu to widzi, bo Kmicic otrzymał kilka śmiertelnych ran, z niewiadomych przyczyn przeżył. Jak mu, no, Kmicic był Wańka w stanie. On nie miał, dostał szablą, miał pękniętą czaszkę i krew mu zalała twarz. Nie miał później w ogóle szramy. Bo potem dostał z góry, a nie dostał na czoło, tylko dostał na włosy. Rozumiem. To jest i w odróżnieniu ode mnie, gdyby pan dostał we włosy, to też by nie było widać. Czyli zarosło mu. O, proszę bardzo. Ja mam na przykład tu rozciętą całą
Ale ma zarośnięte wąsy. Tutaj nie mógł być. Odpowiedź logiczna. Ale jak już dostał w twarz i mu przeorało tu... A ty w ziemię! To on miał tutaj taką małą dziurkę, a później zniknęła ona. Zarosła, wie pan. Rozumiem. I to najważniejsze pytanie. Jak pan nagrał scenę spalenia jego boku, a potem Bazakowi? Muszę panu powiedzieć, że ta scena to było kilka tygodni przygotowań i prób. I to prób do tego stopnia, że przychodzili mi, pokazywali, mówili, no mamy już. Ja na to patrzę, robimy próbę, no po prostu spalili bo aktora. Jak za trzecim czy czwartym razem przynieśli mi coś takiego i powiedzieli, to powiedziałem tak, słuchajcie, następną bez dowcipu próbuję na was. Ale oni przynosili jakąś skórę sztuczną, czy jakieś zwierzęcia? To był, prawda, robiony przy pomocy bardzo cienkiej warstwy azbestu. Przecież myśmy też nie dysponowali tym, co na pewno na podorędziu mieli charakteryzatorzy Hollywoodu. U nas to wszystko... Trzeba było wymyślić od zera. Jak zobaczyli Amerykanie nasz Steadicam, to po prostu siedli dosłownie i zbaranili. A wyglądał on w ten sposób, że to były dwa drągi z podłożonym tym. Z jednej strony 9 chłopa, z drugiej 9, którzy szli krokiem robaczkowym. Rozumiesz, chodziło o to, żeby nie iść w jednym tym. Na tym siedział gościk z kamerą i płynął. Oni się... Że bez żyroskopów można takie coś takiego gęby osiągnąć. Czyli był... I to przycharakteryzowane później. Kolorem skóry? Kolorem skóry, szminką kolor skóry. Ale nim do tego doszli. Co musi być, jaka grubość, jaki podkład, że to azbest. To było kilka innych prób nieudanych. Ale na Olbrychskim już było sprawdzone, że się nie bał. Oczywiście. Rakasz! Dobrze, dobrze, pogadamy. Bo to musiało strasznie boleć, jak się tak wisiało w takiej pozycji. No, trzeba było szybko kręcić. Daniel przygotowywał się do tego, i zrobiliśmy z nim 2 czy 3 duble. Tylko? Aż podczas gdy Bazak, który powiedział, że... Bez przygotowania idę. No to jakbyśmy go pociągnęli, to wrzeszczał naturalnie. Poznaj, rzekł mi ci za. Potem ze mną, no w każdym razie to był jeden dubel. Czyli najlepszy był Arkadiusz Bazak, bo on nie grał, tylko go naprawdę bolało. Genialne. Bo był przekonany, że to jest betka. Tak, kręgosłup wygięty w drugą stronę, to musi być potworny ból. No, oczywiście. O właśnie, teraz są kamery cyfrowe i każdy reżyser ma swój własny ekranik, jak kręci i może sobie kamerą cyfrową kręcąc obejrzeć wszystko, że tak powiem, sekundę później. Jak pan mógł sprawdzić, czy się dobrze nagrało, jak trzeba było najpierw wywołać taśmę, prawda, w atelier? A jak byliśmy za granicą, to trzeba było czasami czekać tydzień, 10 dni, nim to przyszło i można było obejrzeć. No właśnie, jak to? No ja, musiał pan zaufać swojej intuicji? Musiała czekać, nie można było rozebrać. Aha, czyli nie było takiej możliwości po prostu. Wiadomo było, że niektórych rzeczy powtórzyć się nie da. Przecież ja mam na przykład na 3 dni taką a taką ilość koni, to jeśli ten materiał, tak jak nam się to zdarzyło w panu Włodyjowskim, bo transfokator miał zjedzone tryby i między... I miał całe fazy nieostrości.
I trzeba było to wszystko wyrzucić i tylko to, co jest, to jest z zapasowych kamer. To... Czyli też miał pan jest... zapasowe kamery, na szczęście. Ale tylko w Łodyjowskim. Bo robiliśmy satekami, starymi kamerami, starymi obiektywami. Czyli do potopu kupili nowe. Nie chcieli. Myśmy chcieli Panavision, ale Panavision się nie sprzedawało obiektywów, tylko wynajmowało, a oni wynajmowali tylko za dolary. I były kamery Panavision, ale można było też dostosować do Panavision Ariflex, nasz polski. Nie polski, no ale nasz, to co mieliśmy. Tylko trzeba było mieć ten obiektyw. Nie było zgody na wymianę, bo to były dolary. Pojechaliśmy na Białoruś, żeby nakręcić wstępną scenę powrotu Laudy, czym się miał zaczynać film. Wszystko poszło do kosza, bo były dni pochmurne, ciemne, a już te stare, zdezelowane obiektywy po prostu nie trzymały ekspozycji. I to zmusiło ich dopiero do... I mieliśmy przez pół filmu jedną kamerę i jeden obiektyw. Przez pierwszą połowę, czy przez drugą? Pierwszą. Dopiero później dostaliśmy jeszcze transfokator. Aha, no bo to się i tak się nie kręci, że tak powiem, chronologicznie, bo widz i tak nie widzi różnicy, więc nie przypuszczał, która część jest która. Dlatego jest taka książka pani Marii Oleksiewicz, 565 dni potopu. O, musimy to skupić na Allegro. Musicie to dostać, to tylko udało nam się dostać przez... Ja panu gdzieś pokażę, jak się pojawi Agnieszka, no co znajdzie. I ona na świeżo jeszcze rozmawiała wtedy z żyjącymi twórcami. I oni opowiadali relacje, jak to się odbywało. Powiem panu tak, mistrzu. Dwa dni temu byliśmy na Laudzie i pogoda była dokładnie taka sama, jak w czasie powrotu Laudy w filmie, jak Wołodyjowskiego wnoszą do chaty. Tam chyba nie ma innej pogody. Tam o 14 było już ciemno, deszcz lał bez przerwy, błoto było po kolana. Lauda wije się takimi pięknymi meandrami wokół takich starych litewskich fortów używanych jeszcze do walk z krzyżakami. Zero turystów, zero ludzi, przez godzinę żadnego samochodu. Ale jednak dobrze, że pan wybrał tą Białoruś, bo jest bardziej filmowa i zima była prawdziwsza. Jak tam, przecież aktorzy, ten... bo tam był Olbryski, był Kozak, był Bogusz Bilewski, był... Zapomniałem tych wszystkich nazw, jestem już wiekowy, żartuję. Oni się przecież oblewali lodowatą wodą ze studni. Tak. To nie są żadne efekty specjalne, bo dzisiaj to by parę dorobili komputerowo. Zmusił ich pan, żeby się nacierali tym śniegiem i oblewali wodą ten zęb, no, czy uchlik się tak oblewał. No, oczywiście. Ale to tylko jeden dubel był, czy musieli kilka. Bo było chyba minus 10. Najniewinniejszemu się może zdarzyć. Tak, ja bym te wszystkie winy nie wypomniał. Stolpysk, w razie czego winę na was rzucę. Ja panu powiem. Myśmy sobie wymarzyli, że będą tak jak u Bunina, chaty pokryte śniegiem, psy niemal wyjące na dachach, wie pan, zima taka, no z nozdrza końskie, dwumetrowe. A na oczach wszystko przyjeżdżamy. Przecież nasz przerzut to był 300 kilkadziesiąt wagonów. I trzeba było trafić w pogodę. I nim przerzuciliśmy się na Białoruś, to już tam też śnieg zaczął stopnieć. I myśmy czekali. I teraz, nie, wreszcie chwycił mróz, a śniegu jest tyle. Uratowały nas wiatroduje. Wiatroduje, tego nasza kinematografia nie miała. Były to stare silniki lotnicze na saniach, bez skrzydeł, które po prostu, pod które się łopatami
połączony z pianizolem, śnieg przywożony ciężarówkami z zamarzniętych jezior rzucało i tak powstała ta zamiać śnieżna, w której Kmicic przyjeżdża do Lubicza. Przyjeżdża do Lubicza. Jest zamieć jak trzeba. Ale Kulik już był w pełnym śniegu. A Kulik był robiony na lotnisku w Nowym Targu, bo to było już jedyne miejsce, gdzie był w ogóle śnieg. A ja mówię o Kuliku końcowym. Biła! 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 Ten pierwszy, to był nieudany. Kulik mały, był częściowo, gdzie on był robiony. No bo ja tam widzę drzewa, las i przesieka przez las. Ale to no, myśmy jeszcze chwycili gdzieś kawałki jeszcze. Jeszcze na wschodzie. Ale scenę ataku górali na Szwedów to gdzieś w Golinie Chochołowskiej musiało to być. To było, albo w Strążyckiej, coś takiego. Ale na Podhalu. Tak, tak. Czyli tam, gdzie się rzeczywiście odbywała ta akcja. Czyli... Tam było też wyciągnięcie kolubryny robione, bo żeśmy ją nie mogli wyciągnąć pod Częstochową, bo tam śniegu nie było. Czyli tam ciągnęli, a wysunęło się już to na klasztor. Widać, że tam po pas było śniegu, jak ciągnęli i śpiewali tam tą swoją pieśń wojenną. I to piękne ujęcie kamery, jak ten kolosalne koło z jeszcze przyklejonymi tymi grudami śniegu. No to genialnie to wygląda. I genialnie wygląda łany zboża w letnie. Oni szli w wykopanych tych. Zboże było tej wysokości. A, bo to jeszcze nie urosło tak wysoko. Nie tylko, tam inne gatunki. No. Bardzo niskie zboże. To były kołchozowe pola. Były szerokie, prawda, przestrzenie, ale zboże było takie. Więc musieliśmy wykopać dla nich. Oni szli takimi... A, dla aktorów. Dla aktorów. Jak Foyt opowiada, że to już nasza ziemia. Tak. I szli w takich, prawda, a myśmy tu przez... Tak to wyglądało, że snopy są... Pan... Widzicie, co to jest magia kina? W życiu bym się nie domyślił, no. że zboże miało 40 centymetrów wysokości. Gdyby tam było wojsko regularne, sam radziłbym czekać. Znam dobrze ten kraj. Wojsk regularnych jest mało. To już było... Aha. Jak udało się panu nakręcić... Jakiej magii pan użył, żeby nakręcić Znachora, czyli film, przy którym ja płaczę za każdym razem, kiedy go widzę. Jak rozmawialiśmy przez telefon 2 listopada, to właśnie mówiłem panu Jerzemu, że właśnie płakałem przy scenie, jak Jurek, przepraszam, nie Jurek, tylko Leszek Czyński, czyli Tomek Stockinger, pytał się, gdzie ją pochowano. A Franciszek mu mówi, jakże mieli ją pochować, jak ona żyje. No razem ze mną. Co też pani ci mówi, Jezus Maria? Przecież po co mieliby ją chować? Toż ona żyje. Jakich mocy pan używa, żeby aktorów zmusić do takiego grania, że, jak to mówił chyba Maklakiewicz, że on po 40 latach trzyma widza tak za pysk, który widział 200 razy ten film i 200 razy umiera ze śmiechu, gdy słyszy... Dzień dobry, panie Marysi. Piotra Grabowskiego. Dokładnie. Jak pan zrobił, że oni tak grają? Tak się złożyło, że myśmy w tym Gliku mieli też grę aktorską. Każdy z nas... Mowa o Uniwersytecie Moskiewskim, tak, o Szkole Filmowej. Instytut Filmowy, Wszechzwiązkowy Państwowy Instytut Filmowy Moskwy. I każdy z nas, przyszłych reżyserów, musiał robić dyplom aktorski. Ja go robiłem rolą Sylwestra w Szelmostwach z Kapena Molière. Pracowali z nami wybitni aktorzy MHAT-u.
Są oczywiście też pewne czysto zawodowo, nazwijmy to, triki, w jaki sposób można uzyskać efekt, że płyną łzy bez zakrapiania żadnego, bo to musi się stać w kadrze, ale... Ale to, ale nie mistrzu, ale to łzy płyną widzom, a nie aktorom. Więc na czym rzecz polega? Kiedyś mój kolega, dokumentalista, pokazał mi film o pogotowiu ratunkowym, lotniczym. I klucz tego wszystkiego miała być groza samolotu, który ma krótki rozbieg, bo jest lasa ścianu i on, lasa, ściana lasu i on się musi wzbić. Musi w tym. I on sam, żeby było wiarygodnie, sam siadł z kamerą do samolotu i on mówi tak, mnie, ja mówię, słuchaj stary, w ogóle tutaj nie ma żadnej, mówi, jak to, ja tam siedziałem, ja to robiłem i ja byłem przerażony. Ty mówię, to nie o to chodzi, żebyś ty był przerażony. Tylko widz. Przerażony ma być widz. Czy ty jesteś przerażony, czy ty nie, to nikogo nie obchodzi. I teraz o pewnych rzeczach nie należy mówić, bo nie należy po prostu ludziom zabierać pewnych iluzji. I wzruszeń. Tak, po co? Natomiast na czym polega w ogóle wielkość na chora? Po pierwsze, na aktorstwie Wińczyckiego. To jest... O tym już nawet nie mówię, bo to jest jasne, z definicji. Bo to i nie tylko aktorstwie. Niesłychanie szlachetnej postaci, jaką on był. Tam się łączyło majsterstwo aktorskie z ogromną dobrocią i szlachetnością człowieka. I charyzmą jego. I to razem, rozumiem. Bo można zagrać pewne rzeczy. Ale on taki był. Jak Bogumił. Jak Bogumił. Jak Bogumił. Po drugie, mieliśmy, no jakby tu powiedzieć, kręciliśmy to w bardzo ciężkich warunkach, bo już, żeby pan... 81? Kończymy nagranie muzyki, szukamy potem w Łodzi knajpy, gdzie by można to oblać. Jeszcze muzyka nie jest podłożona, ale skończone, po prostu nagranie skończone. Tu nie ma jedzenia, tam nie ma wódki, tu nie ma, wreszcie znajdujemy, pijemy, tego budzę się ogłoszenie, budzimy się w stanie wojennym. Mhm. Rozumiesz? 85. Czyli robiliśmy to wszystko w aureoli narastających. Czyli w lecie 81. W Bielsku Podlaskim i okolicach. I okolic. Do dzisiaj w Bielsku Podlaskim jest sklep, nazywa się Znachor i to jest sklep, ta pasmanteria, gdzie panna Marysia pracowała. I to razem. Praca ekipy, współ. Ania Dymna, która jest tak, poza tym, że przepiękna. Czy pan już skończył? To jest człowiekiem o wielkim sercu, co zresztą widać z jej... O jej działalności charytatywnej. Z jej działalności. Chłopak chyba zagrał jedną z najlepszych ról, ja mówię o Stockingerze, nie? W swoim życiu. No, największą. Tak. Pan jest Dwight i Łotr. Pan do mnie? Łotr i Bydler. Zdecydowanie, bo nie mówimy o klanie. Wszyscy zagrali rolę życia, nawet Andrzej Kopiczyński grał wybitnie antypatycznego doktora. Ale ośmielacie się leczyć. Trujecie ludzi. Przepraszam, coś zepsułem? Czy słychać? A Barciś jako ten, to był debiut Barcisia. Debiut w ogóle? Pierwszy debiut. To było jego w ogóle pierwsze pojawienie się na tym. Jak jakim był młynarzem nasz wspaniały, prawda, Bernard Ładysz. Bernard Ładysz. Kto by tam wiedział, gdzie tam sam Kalisz? Kto by wiedział, gdzie tam sam Kalisz? A no, pewnie, że daleko. Pewnie, że daleko. Facet był
tym Prokopem. On nie grał Prokopa, on nim był. I pewnie te carskie imperiały też oczywiście, były prawdziwe. Bo on sam był kresowiak, no. I grał później w Ognie i Mieczem. Z sympatii go pan zatrudnił do tej epizodycznej roli, jak nago biegał po lesie. Od chmiela. A wyście go widzieli? Ja. Ślepy pan. Ja ślepy. Znachor, czy Jerzy Bińczycki miał prawdziwą brodę, jak rozumiem, nie żadną doklejaną, tylko sobie wyhodował. Kto? Jerzy Bińczycki, ten swój... Nie chyba. Brodę, bo wygląda na super autentyczną. Już dzisiaj nie, takiej dużej nie wyhodował. Otóż on grał wtedy jeszcze i w teatrze musiał grać. Moja iluzja po 40 latach się rozbryzła w proch. W każdym razie mieliśmy dużych mistrzów od charakteryzacji. Wszystko to było na poważnie robione. Całe pokolenia to pracowały. Mało tego, nie było pojęcia tego, że ktoś zagra w jednym serialu, czy w jednym... Gwiazda. Efemeryda, nic jeszcze. Serial telewizyjny aktorstwa nauczyć nie może, ponieważ tam się pracuje na czas. Tam następuje pewna sztampa, raz wiadomo już gdzie, jakie kierunki, gdzie stoi światło, jaka kamera, gdzie, bo nie ma czasu. Trzeba na cały sezon 13 odcinków nagrać w 10 dni. Na przykład. W Sandomierzu. Wtedy to byli aktorzy z prawdziwego zdarzenia. Igor Śmiałowski, który zawsze grał hrabiego, bo wyglądał jak hrabia. Nie mógł zagrać chłopa, bo wyglądał jak hrabia. On nam tego nigdy nie wybaczy. A taki Hańcza mógł zagrać i chłopa, i hrabiego. I księcia. A Wołejko? W tym, jaki jest to, w Trędowaty? Tak, troszeczkę przy wąsy mu trochę... Tak, ale jaki Wołejko? Prawda, Wołejko jest Trędowaty, jest przepiękny. W Trędowaty są wszyscy przepiękni, zwłaszcza Anna Dymna. Która jest po prostu fenomenalnie antypatycznie piękna. Jest lodowato piękna, jak Izabela Łęcka, tak troszeczkę. Jeszcze jest jedna rzecz. Myślę, że każdy, nawet najgorszy człowiek, gdzieś w głębi duszy chce być lepszy, rozumiesz? I ten film ma coś takiego, ponieważ i ze względu na to, że on jest przepełniony jakby szlachetnością i dobrem i zwycięstwem tego dobra, że ludzie wychodząc z tego kina przez chwilę czują się lepsi. Już dzisiaj nie ma tego odczucia, jak ty wstajesz od telewizora. Ale takie było, jak ludzie wychodzili z kina. Nie, ja mam za każdym razem takie same uczucie i mówię do siebie wtedy tak. Ten Jerzy Hoffman musi mieć wręcz fenomenalny talent i intuicję, rzecz bardzo rzadko u reżyserów spotykaną. No tak do siebie mówię, bo to jest magia, to jest cholerna magia. Jak wstaje Frączewski i mówi... Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. To ja po prostu beczę jak... przysłowiowa pensjonarka. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest. I nie tylko ja. Bo wiem, że od ludzi, którzy ze mną rozmawiali, że mają to samo. Czy, jeśli może pan oczywiście o tym powiedzieć, są takie... nie powiem porażki obsadowe, ale gdyby mógł pan do jakiejś roli zatrudnić inną osobę, to czy zrobiłby pan to dzisiaj? Jeżeli może oczywiście pan coś na ten temat powiedzieć. Wie pan, pomyłka obsadowa jest pomyłką najstraszniejszą, jaką jest. Bywały takie wypadki, że trzeba było w historii kina, że trzeba było przekręcać szereg rzeczy, ponieważ aktor nie zdawał egzaminu. Albo po prostu psychicznie mu jakoś coś ta rola nie odpowiadała. Czy
zawsze trafiałem. W większości wypadków myślę, że tak, ale na pewno. Ja jako widz żadnej nie mogę sobie wymyślić, żeby była jakaś... Na pewno były rzeczy, że gdzieś mogłem inaczej obsadzić, lepiej obsadzić. Ja już na ten... Właściwie dla mnie zawsze, jak kończę film, to zamykam pewien rozdział. Pewne rzeczy koniec. Są już dla mnie skończone. I nie rozpamiętuje pan, mogłem tutaj lepiej zrobić. Gdyby, co bym zrobił, jakbym, prawda? To się można wykończyć wtedy. Nie, to bez sensu. Wiadomo jest rzeczą, w teatrze można wszystko poprawiać, nawet do którejś tam rzędu spektaklu, nawet przy 200 czy 300. W kinie nie. Jest ten kamka moment, zapadła, koniec. Który ma uchwycić kamera. Taśma wywołana, koniec. I albo jest to, co trzeba, albo tego, czegoś nie ma. A było tak, że źle wywołali taśmę w którymś przypadku i stracił pan scenę całą? Było. Było, zdarzało się. Ale trzeba było dokręcać, albo, czy bezpowrotnie? Czasami udawało się przekręcić, czasami trzeba było użyć gorszego dubla, czy... A, rozumiem. Albo był jakiś brak fabryczny. Taśmy. Wystarczyło, że było jakieś, prawda, przebłyski, jeden, drugi, coś takiego. No zdarzało się, nawet w najlepszej, jakby to się mówi, w najlepszej rodzinie. Nawet w najlepszej taśmie, jaką była w tym czasie. Czy Kodak, czy potem Eastman.